Rozkład tygodniowy na tydzień marcowy od 14 do 20 marca, czyli od poniedziałku do niedzieli. Zapraszam serdecznie. 7 kart tarota na 7 dni tygodnia. U góry mam 5 dni na 5 dni roboczych i dwie karty na 2 dni weekendowe. Zapraszam serdecznie. Witam oczywiście wszystkich Państwa dzisiaj w niedzielę na czytaniu tygodniowym, jak zwykle co tydzień, tradycyjnie. Zobaczmy, przyglądnijmy się kartom tarota, co mówią o następnym tygodniu, a przed czym ostrzegają nas, jakie dają nam wskazówki, co się może wydarzyć lub jakie będą emocje w następnym tygodniu. Zapraszam Państwa serdecznie do komentowania, do lajkowania i oczywiście wszystkich nowych tutaj widzów, którzy dzisiaj są pierwszy raz, witam najserdeczniej, najgoręcej. Proszę Was o subskrypcję, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne premierki moich wróżb. Kochani, oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne, które również robię, szczególnie w weekendy mam na takie wróżby indywidualny czas. Możecie pisać do mnie na mój e-mail. Adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są skoncentrowane tylko na Waszych problemach i na Waszych datach urodzenia oraz zdjęciach, czyli mówią tutaj konkretnie o Waszych przypadkach. Tu na kanale nagrywam wróżby kolektywne, czyli każdy może znaleźć owszem coś dla siebie, ale są to wróżby grupowe. Natomiast wróżby indywidualne są oczywiście już dokładniejsze. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, że jesteś, że zaglądasz tutaj i że powiększa się mój kanał i że jesteś obecny, obecna. Super, bardzo się cieszę i zapraszam codziennie, kochani. Zobaczmy teraz, co pokaże nam następny tydzień w kartach. Poniedziałek, świat. Karta świata, oczywiście bardzo pozytywna karta, kochani. Zaczyna się nowa jakaś faza, a zamyka się stara. Czyli wszystko, co stare, przechodzi już w przeszłość, zamkniemy to, zaczynamy jakby nasz świat od nowa, od początku. Świat to karta pozytywna, być może otwarcie się na nowe kontakty, na nowe projekty, pomysły, na nowych ludzi, znajomości, na zagranicę, na kontakt zagraniczny, na nowe znajomości. Zaczyna się coś pięknego, czyli otwórzcie się w poniedziałek, zacznijcie nowe projekty, bądźcie nastawieni pozytywnie. Być może znajdziecie dużą miłość, wielką miłość, szczęście w miłości, sukces, harmonię. Być może tutaj będziecie po prostu, nie wiem, w zgodzie ze sobą, ze światem i znajdziecie w końcu swoje miejsce w życiu, tak? Ponieważ ta karta mówi o szczęściu osobistym, szczęściu, sukcesie. Także jeśli macie plany na podróż lub na przeprowadzkę, karta ta mówi o tym, że ten dzień jest dobry na planowanie wszelkich podróży lub przeprowadzek. We wtorek, pustelnik. Potrzebujecie dystansu, samotności, potrzebujecie w samotności poszukać rozwiązania swoich problemów, rozwiązania swoich jakichś tutaj dylematów, czy szukania nowych projektów, szukania nowych pomysłów. Pustelnik to przede wszystkim bycie samotnym lub samemu należy zdystansować się, wziąć sobie chwilkę czasu, by przemyśleć, tak, by znowu się uspokoić, by znaleźć rozwiązania, by przemyśleć jakieś nowe, nie wiem, idee, projekty. Ta samotność nie mówi o samotności takiej totalnej, tylko mówi o tym, żeby się zdystansować i na spokojnie, tak jak tutaj ten mędrzec szuka rozwiązania, szuka drogi, tak, przyświeca sobie
światłem latarni. Tak samo wy w samotności powinniście znaleźć właśnie jakieś nowe pomysły, projekty, rozwiązania. Coś nowego właśnie we wtorek wymyśleć, znaleźć. Środa. W środę papież, kapłan mówi tutaj o tym, że macie błogosławieństwo Boże na ten dzień, że zostańcie sobie wierni swoim priorytetom, zasadom, swoim regułom, brońcie swoich priorytetów. Tutaj mówi ta karta o tym, że możecie komuś zaufać, ktoś być może wam tutaj pomoże lub by po prostu walczyć i bronić swoich wartości, priorytetów i racji, argumentów. W czwartek trzeba o coś zawalczyć, kochani. Czwartek, rycerz mieczy. Wow, rycerz mieczy, osoba agresywna. Uważajcie, żeby w czwartek się z kimś nie pokłócić, by nie rozpętać jakiejś tej wojny, jakiejś sprzeczki. Nie zwracajcie uwagi na prowokacje. No tutaj jakiś agresywny dzień, agresywna sytuacja, agresywna dyskusja, być może kłótnia właśnie, polemika. Uważajcie właśnie na wszelkie sprzeczki, proszę. Niespokojny dzień, agresywny, pełen, nie wiem, jakichś negatywnych tutaj prowokacji. Uważajcie, ponieważ jest jakaś zła atmosfera w ten dzień, agresywność kogoś w stosunku do was, niecierpliwość, niesprawiedliwość. Uwaga na takie tutaj energie. No i bacznie uważajcie tutaj na sytuację, tak? Ponieważ, no, żeby nie wybuchło coś bardzo negatywnego, jakby miejcie swoje nerwy na wodzy, trzymajcie swoje nerwy na wodzy i nie dajcie się nikomu i niczemu sprowokować. Również sami nie zaczynajcie żadnych awantur. W piątek trzy monety. Trzy monety to jest podziw dla was. Podziw, stabilna sytuacja dla waszych talentów, kompetencji. Będzie tutaj jakaś pochwała, podziw, respekt. Oczywiście w piątek musicie też wykazać się takimi talentami, pilnością, pracowitością, rzetelnością, punktualnością i tak dalej. Musicie się tym wykazać i będziecie tutaj właśnie podziwiani. Możecie tutaj właśnie pokazać swoje talenty, kompetencje i ktoś właśnie to dostrzeże, czy ktoś, nie wiem, da wam jakąś szansę, być może lepszą umowę, lepsze zarobki, lepszą pozycję, ponieważ ktoś zauważy właśnie tutaj waszą pracowitość, solidność. Także wykorzystajcie to i pamiętajcie, w piątek bądźcie tutaj bardzo pracowici, tak? Jeśli dostaniecie jakieś zadania, dodatkowe projekty, to proszę pilnością się wykazać, motywacją, zaangażowaniem, a będziecie na pewno zadowoleni, ponieważ będzie to docenione. Być może nawet dostaniecie podwyżkę z tego powodu. No, kochani, otwarcie się w tygodniu na nowe jakieś tej sprawy, projekty, idee, trzymanie się swoich wartości, szukanie jakichś nowych właśnie tutaj tematów, rozwiązań problemów. No, czwartek jakiś agresywny. Uważajcie, w czwartek trzeba naprawdę zachować spokój. Ostrzegają was karty, tak? I w piątek, być może dlatego, że nie dacie się tutaj sprowokować, być może dlatego, że ominiecie jakąś prowokację i awanturę, w piątek zostaniecie docenieni i tutaj skupicie się na pracy, po prostu skupcie się na pracy i nowych projektach, swoich talentach. Sobota i niedziela, zobaczmy. Sobota, trzy buławy, tutaj podjęcie jakiejś decyzji trudnej.
Czyli w sobotę podejmijcie decyzję, tak? Przemyślcie, przeanalizujcie, przedyskutujcie może z kimś i podejmijcie decyzję. I naszykujcie się do jakiegoś ruchu w nowym kierunku, co przyniesie Wam sukces, jeśli będziecie dobrze mieli przemyślany plan działania. Tutaj, no, jakieś są dobre perspektywy w sobotę na rozwój czy zawodowy, czy osobisty, czy rozwój związku, jeśli podejmiecie dobrze decyzję i będziecie gotowi wyruszyć właśnie w to nowe, tak? Także w sobotę podjęcie dobrej, racjonalnej, pozytywnej decyzji dla Was. W niedzielę odejście od starych spraw, zostawienie wszystkiego tego, co Wam nie służy, nie służyło, zamknięcie tych starych, różnych, jakichś być może obciążających Was spraw i wyruszanie w nowe, w nieznane, czyli od starego się jakby pożegnać, odciąć i w nowe wyruszyć, tak? Otworzyć drzwi na nowe i będzie spokojnie, będzie harmonijnie, w harmonii, spokoju szukać właśnie czegoś nowego. Tutaj ta karta od niedzieli mówi o jakiejś zmianie, o tym, że nowe jakieś perspektywy się przed Wami otworzą i że być może potrzebujecie też pomocy, jakieś wsparcia, ale że otworzy się rzeczywiście tutaj coś pozytywnego, ale wszystko to, co stare, zostawcie, żeby Was już nie obciążało jak kule u nogi, tak? Zostawcie i wyruszcie, naprawdę skoncentrujcie się, skupcie się na nowych zadaniach, które chcecie niebawem zacząć, na nowych celach, do których chcecie podążać. Taka przepowiednia na nowy tydzień, kochani. No, tydzień jakiś pełen nowych, widzę tutaj, wyborów, decyzji, przemyśleń, działań, ale otwórzcie się pozytywnie, ponieważ karta świata, otwórzcie się rzeczywiście pozytywnie na to wszystko, na te nowe pomysły, cele i dążcie konsekwentnie, brońcie swoich tutaj racji i działajcie bardzo skrupulatnie i zaangażowanie. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam oczywiście wspaniałego nowego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce. Zapraszam w poniedziałek na karty anielskie i od wtorku już znowu przepowiednie rozmaite i również wróżby miłosne. Zapraszam do usłyszenia już wkrótce.